Złoto, znane ludzkości od tysięcy lat. Niezależnie od kontynentu, na którym rozwijały się wczesne cywilizacje, złoto prędzej czy później stawało się symbolem bogactwa, trwałości czy statusu społecznego. Ciekawostką jest to, że całe złoto znajdujące się na Ziemi powstało w wyniku kolizji gwiazd neutronowych. Nie powstanie go na Ziemi więcej niż jest aktualnie. Czy zastanawialiście się, dlaczego tak się stało, że niezależnie od kultury i miejsca wszyscy wpadli na ten sam pomysł, aby złoto było środkiem płatniczym? Przez to stało się pierwszą prawdziwą, trwałą, globalną walutą międzynarodową. Ludzie szukali na Ziemi czegoś, materiału, pierwiastka, który będzie nadawał się do wymiany za dobra lub usługi i zastąpi typową, niewygodną wymianę barterową. Po pierwsze, szukali czegoś trwałego w czasie. Przeszukując materiały i pierwiastki dostępne na Ziemi, od razu możemy wykluczyć ciecze i gazy ze względu na trudności z ich transportem i łatwość ich utracenia. Zostały metale i niemetale. Niestety większość niemetali reaguje z wodą lub tlenem, powietrzem, co poddaje w wątpliwość ich trwałość w dłuższym terminie w warunkach ziemskich. Zresztą duża część metali także się utlenia, co automatycznie pogarsza wartość kruszczu w czasie. Moneta wykonana ze stali 1000 lat temu praktycznie zostałaby w 70% lub nawet więcej utleniona. Dlatego zostały nam trwałe metale z grupy tzw. metali szlachetnych. Problem z tym, że właściwie tylko trzy występują na tyle często, że mogłyby być brane pod uwagę jako globalna waluta. Te trzy metale to oczywiście złoto, srebro i platyna. Pozostałe metale szlachetne są zbyt rzadkie. Spośród tych trzech metali złoto oprócz trwałości posiada jeszcze inną cechę, dzięki której zbudowało sobie przewagę nad srebrem i platyną, a mianowicie jest bardzo ładne na tle pozostałych dwóch metali. Jest koloru złotego, bardzo charakterystyczne. Do tego kowalne, jest to najbardziej kowalny metal na świecie. Łatwe w obróbce, czyli bardzo dobrze daje się formować, co w dawnych czasach było kluczowe ze względu na prymitywne techniki odlewnictwa. Dodatkowo złoto w naturze występuje w postaci czystej, gdyż jest w zasadzie niereaktywne w warunkach atmosferycznych. Złota moneta sprzed 2000 lat nadal jest złotą monetą. Kolejną bardzo ważną cechą złota jest to, że przechowuje wartość w czasie. Dlaczego? Ponieważ jego wydobycie jest stałe. Nie za bardzo jest jak zwiększyć jego wydobycie, gdyż jest to proces czasochłonny, trudny i kosztowny. Inflacja wydobycia złota to maksymalnie 2% na rok. Złota na świecie jest skończona ilość. Skalę wydobycia pokazuje nam to, że w ciągu jednej godziny ludzkość wytwarza więcej stali niż wydobyła złota w całej swojej historii. Wydobywamy około 3200 do 3500 tony złota na rok. Całe złoto w posiadaniu ludzkości to około 210 tysięcy ton. Złota nie da się wyprodukować w sposób sztuczny na racjonalną skalę. Dodatkowo sztuczne przemiany innych pierwiastków w złoto są o wiele droższe niż samo jego wydobycie. Trzecią cechą złota wynikającą z jego występowania jest jego powszechność, a jednocześnie rzadkość. Występuje na każdym kontynencie, przez co zostało powszechnie zaakceptowane jako środek płatniczy wymiany. Natomiast jego rzadkość powoduje trzymanie wartości w czasie. Przez to, że jest złoty kruszec akceptowany przez niemal wszystkich ludzi na Ziemi, determinuje to kolejną jego cechę, czyli jego płynność rynkową. Nie ma problemu z kupnem lub sprzedażą złota. Dodatkowo złoto wykorzystywane jest w wielu dziedzinach przemysłu, jak na przykład elektronika, przemysł kosmiczny czy jubilerski. Złoto ma kolejną bardzo dobrą cechę. Można go łatwo podzielić, a niewielkie monety posiadają sporą wartość. Na tym polu szczególnie wygrywa ze srebrem. Wyobraźcie sobie, że 1,4 kg złota ma wartość około 100 kg srebra. Łatwość transportu i przechowywania majątku w złocie jest bardzo duża. Wyobraźcie sobie, że nagle wybucha wojna i trzeba uciekać z majątkiem. 1,4 kg złota
przeniesiemy nawet w kieszeni, natomiast 100 kg srebra już nie bardzo jest co z tym zrobić. Jak widzicie, złoto jest wyjątkowe, rzadkie, dlatego przechowuje wartość w czasie. Ale czy coś może zaburzyć status złota? Moim zdaniem jedyne zagrożenie, jakie widzę, to kosmiczne górnictwo, które jest jak na razie pieśnią dalekiej przyszłości. To zadajmy inne pytanie. Czy pojawiło się coś podobnego do złota na przestrzeni lat? Na to pytanie odpowiemy w kolejnym materiale. Subskrybuj po więcej wiedzy.